Maciej Wiśniewski, witam Państwa. Na dzień 16-17 kwietnia zostało zaplanowane Final Four Puchar Polski. Gratuluję zwycięstwa Wistalowi. My zagraliśmy beznadziejną pierwszą połowę tego spotkania. Wynik 15-8 mówi sam za siebie. Mieliśmy bardzo duże problemy z powstrzymaniem Moniki Kobylińskiej. To była wiodąca postać w ataku, jeżeli chodzi o Wistal. No i drugą zawodniczką, z którą mieliśmy duży problem, to była Małgosia Gabska w bramce. 8 bramek rzuconych w pierwszej połowie Chluby nam na pewno nie przynosi. Druga połowa już zdecydowanie lepsza w naszym wykonaniu. Tą drugą połowę wygrywamy, ale w związku z tym, że ta pierwsza zakończyła się takim, a nie innym rezultatem, nie byliśmy już w stanie dogonić Wistalu i przechylić szali zwycięstwa. No ja myślę, że tutaj kluczem do całego sukcesu to była naprawdę bardzo dobra gra w obronie mojego zespołu i za to słowa uznania dla dziewczyn. Z tego wychodziły dobre kontry i zawsze łatwiej się gra też bramkarce, jeśli ta obrona funkcjonuje tak jak to było w pierwszej połowie. Uzyskaliśmy dużą przewagę i gdzieś tam początek tej drugiej połowy jeszcze dorzuciliśmy jedną, zrobiło się 8-7 i tak cały czas ten mecz kontrolowaliśmy. I nagle tak jakby wkradła się taka pewność tego, że już wygraliśmy mecz, tak? I jakaś bojaźń w zespół. Każdy tylko czekał i patrzył na zegar, kiedy ta 60. minuta upłynie, a ten czas tak powoli leciał i nagle zrobiło się 4 bramkami. I z tego musimy wyciągnąć jakieś tam wnioski. Przede wszystkim to był bardzo ciężki mecz dla nas. Nie spodziewałyśmy się tutaj dogrywki. Chciałyśmy w pierwszej połowie narzucić swoje tempo i drugą połowę zagrać na swoich obrotach i po prostu wygrać ten mecz. Niestety obrót spraw nam troszeczkę wymsknął się spod kontroli i doprowadziłyśmy do tej nieszczęsnej dogrywki, bo ona nas kosztowała sporo sił. Na szczęście mamy kompletny zespół i w momencie, gdzie któraś ma przysłowiową butlę, to zmieniamy. W finałowym meczu Pogoń Szczecin wygrała 1 bramką po dogrywce z Zagłębiem Lubin. Gratuluję Szczecinowi i życzę wobec tego powodzenia w finale, bo zawsze to lżej przegrać ze zwycięzcą, ale no co powiem, zakończenie niezbyt szczęśliwe dla nas, bo przegrana po 2 dogrywkach w ostatnich sekundach to no gdzieś tam u szczęścia zadecydował. Myślę, że dzisiaj zarówno my, jak i Szczecin stworzyliśmy widowisko takie bardzo wyrównane. Tak naprawdę do końca chyba nikt nie bardzo wiedział, kto z tego wyjdzie zwycięsko. Nie było nam łatwo. Gdzieś tam kolejne osłabienia spowodowały, że zupełnie inaczej musimy sobie radzić teraz personalnie. Zespołowi muszę podziękować za walkę od początku do końca, bo podjęły tą walkę naprawdę z ogromną wolą zwycięstwa. Dzisiaj wyszły na boisko, no ale taki jest sport. Pewnie jak do każdego pojedynku wyjdziemy po to, żeby wygrać. No, Selgrosz też pewnie chciał grać o puchar, przegrał z Gdynią. No i zostaje walka o 3. miejsce. Wyciągamy co roku te wnioski, ale trzeba sobie też obiektywnie powiedzieć, bo nie skarżę się co tydzień, że drugi sezon z rzędu przystępuje do tych zawodów mocno osłabiona, na pewno nie składem, który budujemy na sezon. I kiedy się wydawało, że jesteśmy na bardzo dobrej drodze, to trzeba pamiętać o tym, że przed najważniejszymi meczami odpadła nam najlepsza strzelczyni tej ligi, Żana Maric. I trudno jest sobie tak w parę dni poskładać nagle nowy skład. Zdecydowanie 2 różne mecze. Wczoraj zupełnie nic tam nie wychodziło, zarówno w obronie, jak i w ataku. Szczególnie ta pierwsza połówka, którą przegrałyśmy dość wysoko i nie pozwoliło nam to na dogonienie przeciwnika. Dzisiaj zupełnie mamy inny mecz, zupełnie jakby inny zespół wyszedł. Tak, od początku to my decydowałyśmy, jak ta gra będzie wyglądała, to my postawiłyśmy twarde warunki zarówno w obronie, jak i w ataku. Było oczywiście, nie ustrzegłyśmy się błędów, ale to jest piłka ręczna, to jest gra zespołowa, bardzo szybka, więc te błędy muszą być. No na pewno Zagłębie przystąpiło do tego meczu troszeczkę bardziej zmęczone niż my, bo grały wczoraj później i miały przed sobą bardzo ciężki, wyrównany mecz ze Szczecinem, więc było na pewno widać po nich to zmęczenie, a po nas większą determinację i dlatego skończyło się tak, jak się skończyło. W meczu o 3. miejsce, jak i w wczorajszym spotkaniu z Pogonią Szczecin, widać było ewidentnie zmęczenie po meczu z Wistalem Gdynia. Nie ukrywam, że po wczorajszym słabym występie, szczególnie w pierwszej połowie spotkania z Wistalem, bardzo nam zależało na tym, żeby
dzisiaj raz zagrać dobre zawody, dwa wygrać to spotkanie. Przed nami walka o to, co dla nas tak naprawdę najważniejsze, czyli o Mistrzostwo Polski i chciałyśmy, żeby zespół podbudował się psychicznie, żeby do tych najbliższych spotkań no wchodził raz wygraną, a dwa no z nastawieniem, że stać nas na dobre granie zarówno w defensywie, jak i w ataku. Myślę, że to się dzisiaj udało. Niezłe spotkanie w naszym wykonaniu. Na pewno nie ustrzegłbyśmy się błędów, ale ogólnie jestem z tego meczu zadowolona. Gratuluję Lublinowi trzeciego miejsca, ale taka jest prawda, że poprzeczki wysoko nie postawiliśmy. Tuż przed meczem okazało się, że nie zagra Jovana, ma złamany palec, później z rozgrywki zeszła Monika Wąż i wiadomo było, że już jesteśmy z jedną bramkarką i no, niespecjalnie nas to podbudowało przed tym meczem. Stąd też myślę taki trochę marny początek, w miarę upływu czasu dziewczyny próbowały podjąć temat, ale tu zginęliśmy chyba od nieskutecznych rzutów. No to właściwie dobra okazja do tego, żeby Lublin zdobywał piłki z kontr, łatwe piłki. Stąd dosyć wysoki wynik szybko i mecz bez historii. Pewne jest na pewno, że wraca do nas Monika Maliczkiewicz po rocznym graniu we Francji. Pewne jest, że przynajmniej 3-4 zawodniczki będziemy musieli wymienić. Myślę tutaj i lewe rozgrywanie, i pozycja środkowej. Także na razie jesteśmy w trakcie rozmów. Jeżeli już zostanie podpisane, to na pewno będzie to ogłoszone. Na pewno smutną wiadomością dla zespołu Meteraku Zagłębia Lubin jest utrata Oli Rosia, która pójdzie od nowego sezonu do MKS Selgrosu Lublin. Ola Rosiak to jest zawodniczka, która poszła z Lubina do SMS-u. 3 lata była w SMS-ie. 3 lata była w reprezentacji młodzieżowej, którą prowadzi na co dzień Monika Marzec, druga trenerka Lublina, więc myślę, że kontakt miały większy niż ja stąd. Ola Rosiak to jest zawodniczka, z którą rozmawialiśmy nieraz i delikatnie powiem, byliśmy po słowie, że przyjdzie do nas po SMS-ie, no ale nie ma przywiązania do ziemi w tym kraju, każdy ma prawo wyboru, dokonała takiego i nie będziemy ani siebie za to winić, ani jej, no dokonała takiego wyboru i życzę jej wszystkiego dobrego i tyle, no. Piłkarki Wisła Kutna po raz drugi z rzędu zdobyły Puchar Polski. Mieliśmy perypetie w tej drodze, także no widać było, że początek był spały, tym bardziej, że dałem chłopakom wolną niedzielę. I to było widać po prostu. Pierwsze 15-20 minut stali i grali przeciwko 5-1, tak jak nie powinno się. Można to pokazywać na wszystkich tam zgrupowaniach trenerów, jak nie wolno grać przeciwko 5-1 w ataku. To była nasza drużyna tam do tej, nie wiem, 15-18 minuty. Druga, myślę, że końcówka pierwszej to był ten moment taki, który natchnął trochę moją drużynę. Zagraliśmy trochę szybciej, zagraliśmy przede wszystkim no, na kole, wiadomo, mamy olbrzymi problem, no my nie mamy kołowego. Ale tutaj Kamil Ciok wywiązał się z tej roli, wyśmienicie, tam dużo szumu robił i to się opłacało. A druga połowa, no zagraliśmy zdecydowanie lepiej w obronie, do tego dołożyli się bramkarze troszkę lepiej. No a końcówka, no to już... my biegamy, my gramy i tyle, no, dlatego taki wynik. Niestety, ale mecz się dla nas skończył po 15 minutach. Po prostu wydawało się graczom, że ten mecz już potoczy się bardzo gładko. Niestety nie mogliśmy mentalnie wrócić do tego meczu i efekt jest taki, jaki jest. Bardzo przykro, ponieważ rozpoczęliśmy bardzo dobrze, ale niestety nie mamy jeszcze ciągle mentalności zwycięzców i tak to wygląda. Nie pozwolę na to, abyśmy się satysfakcjonowali awansem do playoffów, a w dzisiejszym meczu po 15 minutach wyglądało to tak, jakby naprawdę nie zależało nam na tym, abyśmy grali o coś więcej i tak być nie może. A my już jesteśmy na boiskach Ekstraklasy i mecz z Zagłębia Lubin Lechia Gdańsk zakończony wynikiem 2-1 dla Lechii. Daliśmy z siebie maksa, jesteśmy wyczerpani po ciężkiej pracy na boisku, ale jednocześnie znajdujemy się w świetnych nastrojach.
Osobiście jestem bardzo szczęśliwy z faktu, że strzeliłem tak ładną bramkę. Naprawdę była niezłej urody, ale najważniejsze, że sięgnęliśmy po 3 punkty. Zasłużyliśmy na nie, bo znów rozegraliśmy naprawdę dobry mecz. Mieliśmy może trudny moment po przerwie, gdy w trakcie swojego kursu po zwycięstwo napotkaliśmy na skałę w postaci wyrównującego gola dla gospodarzy, ale jesteśmy takim zespołem, który w każdym momencie potrafi zdobyć bramkę i odwrócić losy meczu na swoją stronę, co było widać podczas ostatnich 20 minut w Lubinie. W 29 minucie skrzydła miejscowym zawodnikom podcięła bramka zdobyta przez Lechię. Długie podanie Flawę Paliszao przyjął Grzegorz Kuświt, który z małej odległości pokonał Martina Polacka. Na starcie drugiej połowy goście próbowali szybko zaskoczyć i Zagłębie i zdobyć drugą bramkę. W 69 minucie kropkę na tej postawił pomocnik Flawio Paliszao. Z odległości 5 metrów przewrotką pokonał Martina Polacka. W 59 minucie swoją samotną szansę Krzysztof Piątek zakończył centrum do nadbiegające w pole karne rywali Łukasza Janoszki. Ten bez większych problemów przylobował golkipera Gdańskiego. W 32 kolejce Ekstraklasy Zagłębie Lublin zmierzyło się z Krakowem. Pierwszą jedyną bramkę w 61 minucie zdobył Mateusz Cetnarski. Po zegraniu ręką Adriana Rakowskiego Zagłębie znajduje się na 6 miejscu w tabeli Ekstraklasy. COPI jest głównym dostawcą i koordynatorem usług teleinformatycznych dla KGHM Polska Miedź S.A. Łączymy dwa światy. Łączymy świat biznesu IT i telekomunikacji z biznesem KGHM. Z biznesem opartym o wydobycie, przetwórstwo miedzi, wytop srebra, złota, platyny. Do tego wszystkiego potrzebne są systemy informatyczne, do tego wszystkiego potrzebne są systemy telekomunikacyjne. Zapewniamy ciągłość pracy tych systemów. Kiedy w 2001 roku narodził się pomysł, aby wszystkich informatyków pracujących dla KGHM-u zebrać w jednym miejscu, przed pierwszym dyrektorem COPI Tadeuszem Małoniem pojawiło się nie lada wyzwanie. Początki funkcjonowania firmy nie były łatwe. Pot, łzy, ciężka praca, rozstania z rodziną, czyli mniej kontaktów z rodziną, z dziećmi. I w ten sposób przez tam 3 miesiące ciężkiej pracy udało się 1 kwietnia na Prima Aprilis wystartować z oddziałem. Podczas gali najbardziej zasłużeni pracownicy COPI zostali odznaczeni medalami za wkład w rozwój i funkcjonowanie firmy. Choć na co dzień są niewidoczni, pełnią bardzo ważną rolę. Świat się zmienia, technologie idą do przodu. Tak jak na początku, 15 lat do tyłu. Nie chcę powiedzieć, że byliśmy marginalizowani, bo to nie tak, ale podejście do informatyki było zupełnie inne. To w tej chwili bez służb informatycznych ta firma by wyglądała zupełnie inaczej. Nowym radnym Rady Miejskiej został pan Tomasz Kurzyński, który z liczbą 177 głosów pokonał Olka Herejczaka, który zdobył tych głosów tylko 69, a my już jesteśmy podczas trzeciego biegu papieskiego, który już w najbliższą niedzielę. Mamy smutną wiadomość dla wszystkich biegnących, zapisy już zakończone, a to trasa biegu. Troszkę ją wydłużyliśmy do 6300 metrów. Startujemy z pod hali, a finiszujemy w samym centrum hali, czyli na środku parkietu. Jeżeli nam się sprawdzi to przy biegu papieskim, to także wyjdziemy z propozycją do zakładów górniczych w Lubinie, żeby z tego samego miejsca puścić start do 31 biegu barburkowego. Biegi młodzieżowe, czyli bieg przedszkolaka i bieg dla uczniaków, czyli dla klas 1-4. Serdecznie zapraszamy, żeby zgłaszać się do nauczycieli WF-u, bo niestety jest limit uczestników. Każda szkoła ma wystawić po 8 uczniów, przedszkolaków po 10, każde lubińskie przedszkole, więc chętne dzieci zapraszamy do nauczycieli WF-u. Oprócz tego odbędzie się tutaj przy hali wcześniej przed biegiem msza święta, bo w tym roku łączymy zarówno drugą rocznicę kanonizacji naszego papieża Jana Pawła II razem z obchodami 1050. rocznicy chrztu Polski. Zapraszamy więc już na godzinę 14:30 na koronkę do miłosierdzia.
Dzia Bożego, a już o 15 wystartuje msza święta. 16:15 to biegi przedszkolaków i biegi uczniaków, ale wcześniej, zanim to, można odebrać pakiet startowy w niedzielę od 15, w piątek, sobotę od 16:30. Partnerem tylnym biegu będzie Lubin 24A. My już się żegnamy i zapraszamy do pomocy dla Konrada Pokory.